Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest standardowo kącik techniczny. Już się odłączyliśmy od Castaway, tak jak prosiliście w sumie w komentarzach pod Castawayem. Tak to w ogóle wygląda, tam na dole siedzi taki omiły jegomość, którego jeszcze nie znacie, ale już za chwilkę go poznacie. I on właśnie w tej serii będzie mi troszeczkę towarzyszył, jeżeli oczywiście nie będzie ze mną nikogo innego. Zobaczcie, to jest mój króliczek Janek, w ogóle jestem strasznie jaram się królikami w ogóle w tej wersji Minecrafta. I królik Janek to jest właśnie to, bo ten mój upust w temu jaraniu się. Boże, wcześniej było tak mało zwierzaków, teraz jest ich tak dużo, że naprawdę. Ale nie o tym, czy chcieliśmy porozmawiać. Jak pewnie zobaczyliście w tytule, Janek też widzi, bo zaczął nagle skakać. Dzisiaj zamierzamy wybić się na YouTubie za pomocą Minecrafta. A o co tutaj dokładnie chodzi, to już wam pokażę. Podlecę sobie do tego miejsca, gdzie stworzyłem sobie taką małą, oto zobaczcie, komnatkę. Piękna tutaj komnatka, taka, w której zaraz wszystko będziemy robić. I mam wam do pokazania parę rzeczy, które dzisiaj będziemy robić. Znaczy, tutaj mamy całą listę rzeczy, które dzisiaj będziemy robić. Mamy je w command bloku, oczywiście. Komendy macie w opisie. Zeszłym razem nie dałem komendy, bo trochę mi się zapomniało, byłem na wyjeździe. Wybaczcie, już tam komenda jest. Jak ktoś, kogoś się to interesuje, to może to sprawdzić. A poza tym, to otworzyłem już mój sklep koszulkami i te koszulki już musicie kupić. Zacznijmy od komputera. Każdy youtuber, każdy minecrafter potrzebuje komputera, kochani. Na czym byśmy tego mina w końcu nagrywali, nie? Więc tak, żeby stworzyć komputer, potrzebujecie 4 szkiełek, 2 redstone torczy i 1 blok of redstone. Co sobie wyrzucacie i tworzy wam się pyk komputer. Ja już go mam, dlatego mi się teraz pojawi dwójka na tym jajeczku. I mogę sobie go, zobaczcie, postawić o tutaj. I zobaczcie, mamy taki oto monitorek, który jest wykrzywiony w naszą stronę. W ogóle jest trochę ciemno, nie? No i mamy taki monitor, który z tyłu również, zobaczcie, wygląda jak monitor. Ma tutaj taką końcówkę, zobaczcie, kurczę, by wpadłem w tą dziurę, która mi się tutaj zrobiła. Ma taki ładną końcóweczkę. To jest w ogóle hełm minecraftowy, chyba on to jest przyklejony. No i to wygląda bardzo ładnie estetycznie, także komputer minecrafter każdy musi mieć. Ale jak obsługiwać komputer, jeżeli nie mamy myszki i klawiatury? No i to jest właśnie druga rzecz, którą będę w stanie wam pokazać. Zobaczcie, ty mamy takie 2 przyciski i 2 redstone'y. Jak to rzucimy na ziemię, to skraftuje nam się myszka. Zobaczcie, dwójka mi się pojawiła i mamy myszkę, którą sobie postawimy o dokładnie tutaj. Zobaczcie, mamy myszkę. Wygląda troszeczkę jak takie kamyczki właśnie połączone w jedno i tak chyba to miało wyglądać. No i mamy już takie stanowisko troszeczkę nawet już w miarę gotowe. Mamy myszkę, mamy telewizor, ale co nam jeszcze jest potrzebne, że jesteś tak naprawdę youtuberem? Kamerka. No przecież od tego czasu zacząłem tak naprawdę robić na poważnie filmy, kiedy zacząłem mieć kamerkę na film. A wyście mówili: "No Jezu, skończ z tą kamerką, daj spokój". Ale ja zostawiłem ją, ponieważ mi się bardzo podoba robienie z kamerką i dużo więcej mogę zmontować i zrobić. Ja lubię montować, naprawdę, wybaczcie mi. Kolejna rzecz to kamera oczywiście, więc rzucamy sobie 4 iron ingoty, 4 sticky, 1 redstone torch i kraftuje nam się oto taka ładna kamera, którą sobie postawimy dokładnie tutaj i zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Na takim statywiku trójnogu i patrzcie, mamy taką główkę tutaj. Dla mnie to jest naprawdę epickie w ogóle, że ludzie takie rzeczy robią w Minecrafcie. Patrzcie, to naprawdę wygląda jak normalne gamingowe stanowisko. U mnie co prawda kamera jest z tyłu i moglibyśmy ją stawić z tyłu, ale w sumie mi się nie chciało i zapomniałem o tym, że mogę tak zrobić. Więc postawimy ją sobie obok. Dużo youtuberów ma właśnie taki rzut, taką perspektywę, więc spokojnie, spokojnie, ty też w Minecraftie taką możesz mieć. Ale zaraz, gdzie będziemy siadać, bo tutaj ciężko jest siąść, więc skartujmy sobie jeszcze coś do siedzenia. Na szczęście ta modyfikacja ma coś takiego i 3 black carpety, 1 endrod i 1 iron trapdoor sprawi, że mamy piękne to krzesełko, które sobie postawimy o właśnie tutaj. I zaraz będziemy mogli sobie przy nim spokojnie siąść. Właściwie już chyba teraz możemy. Patrzcie, siedzimy sobie tutaj normalnie jak prawdziwy youtuber. Patrzcie, jak to wygląda. Ej, z boku to wygląda przepięknie. O, z perspektywy kamery zobaczmy. Siedzi sobie taki Maciek, co prawda czepeczka młoczy zasłania, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak się nie da, to co zrobisz? I możemy normalnie nagrywać filmy. To już wygląda całkiem fajnie. Jakby sobie jeszcze na końcu green screen postawić tutaj i zaraz to zrobimy, to będzie w ogóle fantastycznie. Będzie normalnie jak moje gamingowe stanowisko. Ale dobra, musimy mieć też jakieś głośniki, jakbyśmy chcieli sobie wychillować, sobie muzyczkę puścić. Każdy youtuber tego potrzebuje. Więc tutaj mamy, o, tutaj z jednego notebloka i z 2 sticków możemy sobie stworzyć oto taki głośnik i możemy sobie go postawić na przykład gdzieś tutaj. O, i patrzcie, on jest taką co prawda głową jakiegoś typka. O, zamienił się właśnie w jakąś normalną głowę. O, i zobaczcie, i z niego powinny co jakiś czas lecieć nuty. Zobaczcie, ile są z niego nuty. Jak się przyjrzycie, to co jakiś czas, o, właśnie, teraz pyk, o, wyskakują co jakiś czas nuty. I to jest całkiem fajna rzecz w ogóle. To sprawia jakieś wrażenie, że niby coś tam leci. I to jest bardzo fajne. I jeszcze ostatnia rzecz, która by nam się przydała. Każdy youtuber to musi mieć. Każdy youtuber, który w końcu staje się popularny i się wybija na Minecie, albo na czymkolwiek innym, na ciekawostkach, na CS-ie, cokolwiek, cokolwiek, to ma w swoim, kochani, zanadrzu to, co każdy chce mieć. Każdy youtuber chce to mieć. Czyli srebrny przycisk. Ja tutaj mam już jajko, ale stworzymy go z jednego bloku of iron i jednego item frame'a. I zobaczcie, mamy silver play button, który możemy sobie gdzieś posadzić. Gdzie możemy go właściwie posadzić? Postawmy sobie go tutaj. O, zobaczcie, jest. To tak trochę średnio wygląda jak play button w sumie, ale jest w miarę bliski temu. Zobaczcie, na takiej tarczy postawiona taka strzałka w bok. Okej, no uznajmy, że to w miarę pasuje. Możemy sobie postawić w ogóle drugie, bo uznajmy, że nasz youtuber ma 2 kanały i postawimy sobie drugie, a nawet, o, postawimy sobie więcej, postawimy sobie tyle ich. O, jeszcze tutaj 4 play batony na boczkach. Ej, to wygląda normalnie jak stanowisko, kurczę. Zróbmy sobie jeszcze green screen, znajdźmy jakieś coś zielonego. Ej, to będzie chyba git. Taki green screen, niektóre są takie bardziej przyblade. Mój jest taki jaskrawy, ale niektóre są bardziej blade, więc sobie postawimy, o, zobaczcie, coś takiego. O, zróbmy sobie taką ściankę tutaj. Okej,
zrobić to wszystko, tylko jeszcze warto było mieć jakieś oświetlenie, jakiś glowstone, jeszcze sobie weźmiemy do ręki. O, no i teraz jest w miarę sporo światła, w miarę to jest oświetlone, jak sobie siądziemy, to zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Siadam, daję F5 i patrzcie, z tyłu mamy normalny green screen, ej, to wygląda normalnie jak stanowisko, patrzcie, to wygląda normalnie jak stanowisko youtubera, ej, to jest epickie, mi się to bardzo się tym jaram w ogóle, tą modyfikacją, jest strasznie fajna. Dodaję tyle rzeczy, że można sobie fajnie ozdobić pokój, zrobić sobie taki, wiecie, spokojną sypialnię do nagrywania, można też być youtuberem w Minecraft. No, więc wejdziemy sobie boczkiem, zobaczcie, z tej strony to wygląda w ten sposób, jakby była to jakaś zamknięta ta przestrzeń. Polecimy sobie jeszcze do Janka i tam się pożegnamy. Nasz królik Janek, w ogóle jak jesteś w stanie zrobić jakiś fanart fajny z Jankiem, to będzie fajnie, bo chciałbym właśnie, żeby on był nieodłączną częścią tej serii, w ogóle żebym wszystko to robił z Jankiem. Nie wiem, no mam taki pomysł, chciałbym, żeby tak było. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Janek sobie wyskoczył tutaj na bok. Janek, nie skacz, tak? Uspokój się jeszcze. Jeszcze Janek, popatrz na mnie. Spokojnie, Janek, dobrze? Okej, dziękuję wam bardzo za oglądanie tej serii. Trzymajcie się i na razie!